Witam Was serdecznie, już prawdopodobnie w ostatnim odcineczku Crash Time dwójeczki. Ostatnio w takich screenshotach pokazałem Wam, jak zebrać 12 części tych parców do zbudowania wozu złego gliny. Jesteśmy na frontowym parkingu naszego komisariatu. Już jest praktycznie 100% gry. Our new escape for Speeder's patrol car is complete. Time to take it for a trial run. I'm gonna take part in the race. Keep your fingers crossed. Zły glina, część druga. Powiedzmy, że to jest taki bonus do gry. Dojeźdź do miejsca, limit uszkodzeń. Okej, na stację benzynową. Dziwnie to wam twórcy zrobili, strasznie dziwnie. Skończyli grę na 100% i wymyślili jakieś naprawdę dziwne rzeczy. Wracając do gry, pojazd złego gliny bardzo fajnie się prowadzi. Trzyma się idealnie, idealnie trzyma się asfaltu. Teraz troszeczkę się nie do, ale zobaczcie, bardzo łatwo jest go opanować, bardzo łatwo wyjść z poślizgu, więc jest to samochód, no, bardzo fajnie sterowny. Teraz przetestujemy go. Ajajajajaj. Zrobiliśmy zniszczeń na ponad 81 tysięcy, dlatego mamy porachę. Dobra, teraz przejadę troszeczkę ostrożniej. I przetestujemy go podczas skoku na most. Oczywiście nie podczas skoku na most, tylko podczas przeskakiwania tego mostu, który już wielokrotnie podczas całej rozgrywki musieliśmy zdobyć, czyli przeskoczyć na jego drugą stronę. Bardzo szybko się nasz wózek rozpędza. Wiedziałem, że kurwa nie trafię. Jak widać, największym dla mnie wyzwaniem to jest przeskoczyć ten most. Może się teraz uda. Ten samochód jest bardzo szybki, on bardzo szybko się rozpędza, a musimy utrzymać 270 km na godzinę. Nie może to być szybsza prędkość, ponieważ zahaczylibyśmy o górne palisady mostu, więc no, musieliśmy to tak trochę bezpiecznie zrobić. Bardzo dużo zniszczeń mamy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakimś problemem wielkim. Ale dojechaliśmy. I kontynuujemy. To już jest naprawdę końcówka. Zwycięska pozycja trzecia, a więc będzie nas czekał przejazd próbny. Zły glina, część druga. Musimy zająć... Good luck and make sure you win. Musimy zająć jedno z pierwszych trzech miejsc. To już jest naprawdę ostatni rajd. Jeszcze go stukliśmy tam gdzieś po drodze, ale jest dobrze. Jesteśmy mniej więcej w czołówce. O kuźwa. Ale teraz przedobrzyłem. Ale skasowana ciężarówka. Skrócik. Oj, chyba w topie to, naprawdę. Dwa okrążenia mamy. Chociaż nie, łatwo i szybko dogoniłem. Panowie na tym poziomie trudności również popełniają błędy. O czym już była mowa w poprzednich odcinkach. Ja tą grę w ogóle, ta gra już się skończyła na 100%. Więc to taka ironia od strony twórców. Ja ją oceniłem na 2. I nawet po dzisiejszym odcinku raczej zdania nie zmienię. No jest to... jeden mały kroczek od kaszanki. Łohoho! Łohoho! Prawdę powiedziawszy, niewiele tej grze brakuje do kaszanki, więc... nie dam wyższej oceny.
choćbym nawet nie wiem jak lubił tą pozycję, po prostu nie dam. Skurwysyn, ale szybki. Bo ma szybki w samochodzie, nie? Dlatego jest taki szybki. Jedno z trzech pierwszych miejsc, nie muszę wygrać. Jedno z trzech pierwszych miejsc mnie interesuje. Kurwa, jeszcze radiobus. Ale wyszedłem na prowadzenie, ja pierdolę. Gdyby ten wóz się do dupy prowadził, to by naprawdę było ciężko, ale samochodzik bardzo, bardzo fajnie się zachowuje na jezdni. Jak na taką szybką furę. Pierwsze okrążenie będziemy mieć z głowy. Minimalne prowadzenie. Mam nadzieję, że uda mi się przeskoczyć przez ten most po raz drugi. Już więcej przez niego nie będziemy skakać w tej grze. Bardzo ładny skok z mojej strony w wykonaniu wujka Elviska. Hopsasa. Już skakaliśmy po raz ostatni przez ten most, więc już nie będziemy przez niego skakać i dzisiaj skończymy sobie najprawdopodobniej Crash Time dwójeczkę. To jest prawie pewne jak na 100%. Ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Jeszcze to można przegrać. Jeszcze można to wtopić. Ta przewaga wcale nie jest taka bezpieczna, jakby się wydawało, ale bajzel tu na drodze. Jakieś piękne oszołomy tędy musiały jechać. Szkoda, że tego woziku nie da się wcześniej odblokować. A i z tą kamerą gówno widziałem, tak szczerze mówiąc. Stąd też musiałem tak zwolnić drastycznie. Tak jak już mówiłem, jednym z porażających minusów jest to, że w takiej grze jak ta nie ma widoku, nie ma kamery widoku za kierownicy. To jest największy grzech tej gry. Już pomijam fakt, że wozy są bez licencji. Ciężko jest takim twórcom gry, jakimś takim, co nie mają wysokiego budżetu na tworzenie gier. Ciężko jest o licencję, czy tam nazwiska kierowców, czy tam samochody, chociaż jeżeli stać ich było na licencję, jeżeli stać ich było opłacić dwóch aktorów odtwarzających główne role Bena i Samira, przecież widzimy ich zdjęcia w menu gry. Tak więc mogli panowie jeszcze wykupić licencję pojazdów. Niekoniecznie 40, mogliby się ograniczyć nawet do 20. Ta gra i tak by nieźle wyglądała. No ale cóż, wybrali taką opcję, a nie inną, więc jest tak, a nie inaczej. Okay, if I can win races in this thing, then it should also be good enough to catch the speeders. I've let the precinct know. They're gonna call me as soon as my special friend is spotted again. You're getting pretty worked up about this. No i mamy wykonaną misyjkę. Opakowaliśmy misję z Wiggly na część trzecia. Odblokowaliśmy pojazd Ben z Wiglina i odblokowaliśmy trasę próbną. I teraz, nie wiem czy pamiętacie, w odcinki wcześniej była taka misja, nieudany pościg. To była misja z Wiglina, część pierwsza. Taki czerwony, szybki samochodzik nam spierdzielił. To teraz będziemy musieli go dogonić i zatrzymać. I to będzie już końcówka gry, dlatego mnie to dziwi, czemu twórcy gry dali nam napisy końcowe, zakończyli całą grę, zostawiając jeszcze coś takiego. No dziwne, dziwne. Mamy odblokowany pojazd z Wiglina, niestety tym pojazdem nie możemy wystąpić, weźmiemy sobie Trybuna, bo jest jednak najszybszym wozem w całej grze, 1300 koni, potrafi rozpędzić się do 450 km na godzinę, więc jest szybki pojazd, ale znowu największy minus jest taki, że strasznie ciężko się nim steruje. Więc nie wiem, czy to był dobry wybór przeze mnie. Samir, this is it. Hada just spotted my special friend on the city autobahn. It's time to get the mad cop out of the garage.
Aha. Ben, you're getting too worked up about this. Samir! Okay, fine, I'm coming. Let's rock! Zatrzymaj go, odzyskać dumę. Zły glina, część trzecia. No właśnie, i mamy samoudynak złego gliny. I jeśli pamiętacie tamtą misyjkę, co nam Kolos pieprzył, to właśnie teraz będziemy musieli go dogonić i to jest nasze ostatnie zadanie, nasz ostatni patrol. Niestety musimy sobie poradzić bez Nitro. Można powiedzieć, że to jest finał, no ale wózek kręci obroty. Kręci obroty wózek, bardzo piękne. A żeśmy go pięknie tu potraktowali. Widzisz, gnoju? 62% zniszczeń, więc... O, ale samolot nisko przeleciał. Też było cień. Więc go się znasz. A jego pojazd już nie jest taki szybki. Ajajajajaj. Kołka żeśmy pourywali. Ale możemy sobie szybko zmienić. I honor liniarzy Bena i Samira będzie odratowany. I came, I saw, and I kicked his... Oops! Excuse me, this is a family game. Nie takim... Można powiedzieć polskim akcentem, bo poszła przysłowiowa kurwa. Udało się zakończyć całą grę, rozwiązać sprawę. Nie mamy już nic, to już jest koniec. Nie ma już nic, projekt zakończony. Moja ocena w stosunku co do... gry się nie zmienia, to są dwa punkciki. Gra nie trzyma poziomu nawet wyścigów rajdowych, a nie mówiąc już o jakiejś fabule. Jak widać było, wyścigi wyglądają tak jak wyglądają, nie ma żadnej rewelacji. Niby dwóch aktorów grających w Cobra 11 jest na zdjęciach, ale wcale granie nie daje tego klimatu, nie oddaje klimatu serialu, więc to też jest kolejny duży minus. Tylko i wyłącznie moja cena jest 2, a nie 1, ze względu na piękną grafikę pojazdów, mimo że są bez licencji, jak i pięknie zrobione to miasto. Naprawdę te dwa czynniki tylko zaważyły o tym, że ta gra nie dostała do mnie jednego punktu, dostała dwa punkciki, ale jest krok przed kaszanką. No nie, po prostu nie dopieścili tej gry twórcy tak jak powinni i wyszło tak jak wyszło. Ja dziękuję za 20 odcinków oglądania, kreślę kujeczki. Osobiście gry nie za bardzo polecam, raz można zagrać, ale jeżeli chcecie się pokupiać, to proszę bardzo. Kreślę kujeczka oficjalnie zakończona, więc zapraszam was na kolejne projekciki. Najprawdopodobniej będzie to albo Driver, albo Colin. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie zdążyłem się zastanowić. Okaże się wkrótce. Tak więc dziękuję za chwilę uwagi i oczywiście życzę miłego oglądania na YouTubie. Trzymajcie się. See ya, do zobaczenia.